Jędrzejów. Tu mieszka rodzina Gipleya. Pewnego dnia Gipley kupuje nowy basen. Podczas pływania okazuje się, że w basenie są rekiny, które go gryzą. Nasz bohater trafia do szpitala. Okazuje się, że przez ugryzienie Gipley powoli zamienia się w rekina. Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 13 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gipley, witam Was w kolejnym odcinku. Pewnie zastanawiacie się, gdzie teraz dokładnie stoję. Otóż słuchajcie, za mną znajduje się miejsce, jest to sklep z basenami. Miejsce, gdzie po prostu można obejrzeć baseny i właśnie postanowiłem, że dzisiaj zamówię na swój ogródek nowy basen. Dokładnie tak, na ogrodzie mam zamiar postawić ogromny basen, gdzie będę się razem z moją rodziną kąpał. Ogólnie, jeśli jeszcze tego nie robicie i Wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem. Większość ludzi, albo praktycznie połowa, nie subskrybuje kanału, dlatego zróbcie już to w tym momencie i oczywiście wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety i napiszcie w komentarzu, czy nowy basen do mojego domu to dobry pomysł. Okej, dobra, także jak widzicie, tutaj jest tabliczka, budujemy baseny i tam jest w ogóle pan. Ja tutaj już wypłaciłem pieniążki z bankomatu, same 500. W ogóle ostatnio kupiłem też nowy zegarek, zobaczcie jak fajnie wygląda, mogę zobaczyć, która jest godzina. O, dzień dobry, to pan tutaj obsługuje ten tak. Sklep, tak? O, tak. Ja jestem tutaj właścicielem, ja tutaj buduję baseny i to, proszę pana, w jedną sekundę ja panu mówię. Ale pan to chyba dzwonił przez telefon, że pan chce taki mega prestiżowy ten basen. Tak, dzwoniłem, no, że chcę najlepszy basen, jaki jest, to ten diamentowy tutaj. Tak, wow. To jest ten basen, proszę zobaczyć, tutaj takie skocznie, pan może sobie pyk. No, naprawdę teraz fajne. Teraz nie ma wody, ale będzie woda, będzie. Na raz, dwa, trzy z moją rodzinką tutaj normalnie byśmy mogli wszyscy skakać. Tak. I to też mi pan napełni ten basen w cenie wodą? Tak, oczywiście, napełnię basen, wszystko będzie w porządku. Dobra, proszę pana. Tak, to ja ogólnie się nie będę dłużej zastanawiać, ja już się nie mogę doczekać, także ja się zdecyduję na ten basen i chciałbym, żeby pan wybudował go na moim ogródku, także co, może udamy się do mnie, co? Tak, oczywiście, proszę pana, tylko ten basen 50 tysięcy, panu mówię już od razu. 50? No, nie ma opcji, no proszę pana, za taki basen to co najwyżej 30 tysięcy mogę dać, co? No dobra, niech będzie 30. Dobra, dopłacę jeszcze 2000, 32 pasuje? O, pasuje, świetnie, niech pan prowadzi, bo ja nie wiem, no gdzie. Dobra, to zapraszam za mną. Dobrze. Jesteśmy tutaj już praktycznie blisko, tutaj mieszkam i pokażę panu, gdzie pan wybuduje ten dom. Okej. To jesteśmy tutaj na miejscu praktycznie. Okay, tutaj już specjalnie ogoliłem, wykosiłem trawnik, zrobiłem miejsce, żeby panu było łatwiej i chciałbym, żeby tutaj, w ogóle jacuzzi też przeniosłem, chciałbym, żeby tutaj na środku pojawił się właśnie mój basen, gdzie będę mógł skakać z dachu w ogóle, to jest moje marzenie, bo ja tutaj w sumie mam już jeden basen, ale on jest za mały, nie jest w ogóle takie prestiżowe, bardziej to działa jako... Ej, chwila, w ogóle widzicie, nawet on już zarósł, tutaj był basen kiedyś, ale tam widać, Gipleyka może go zasypać. Pała, nawet o tym nie pamiętałem. Jak tam panu idzie? Dobrze. Basen gotowy? No, tak, już basen trwa, pan jest gotowy. 3, 2, 1, jaki piękny, jak idealnie się komponuje z tym domem, z moją willą. Normalnie teraz sobie zrobię zdjęcie tego basenu za momencik. Niech pan teraz mi właśnie to ładnie napełni wodą. No co, bez ziemi tylko, żeby tutaj piachu nie było w basenie, okej? Spokojnie, to tylko właśnie usuwam. Pan, czekaj chwileczkę, proszę dobra. Pana. 3, niech 2, pan się 1 tylko nie utopi. I pyk! O. Wow, no i mamy pełny basen napełniony. Świetnie. Tutaj jeszcze pan zalepi tą dziurę tutaj, bo tutaj jakaś dziura powstała przy budowie. Ja spróbuję wskoczyć tutaj. Woho, będę mógł nagrywać teraz filmiki normalnie z basenu, na przykład 24 godziny w basenie challenge albo różne takie. Jak macie jakiś pomysł właśnie, jaki można nagrać filmik z basenem, to napiszcie już teraz, widzowie, w komentarzu. I ja ogólnie panu dziękuję, oczywiście płacę tutaj 32 tysiące, tak jak się umówiliśmy. Jestem mega zadowolony. Pana. Dziękuję bardzo panu i do zobaczenia. To ja się żegnam. Do widzenia. Do widzenia. Okej, słuchajcie, w ogóle teraz mogę tak naprawdę nagrywać całą masę filmików. Ja tutaj może wezmę kamerę. Czekajcie, gdzie ja tylko odstawiłem moją kamerę? Na górze ją zostawiłem. No teraz szczerze nie pamiętam, a może w sumie Gipleyek ją wziął, bo ostatnio coś mówił, że zabiera kamerę i chciał już też coś nagrywać. Dobra, nieważne, na razie nie będę, słuchajcie, nic nagrywał, ale za to postaram się po prostu pokąpać. W ogóle, o, patrzcie, tutaj jest kamera. Ja nie mogę, to pewnie sprawka Gipleya, słuchajcie. Gipleyek po prostu ją z
zgubił, albo nie wiem, zapodział ją, nie mam zielonego pojęcia, ale mamy kamerę, także odpalam i słuchajcie widzowie, mamy nowy basen, będę teraz skakał na główkę, dlatego obserwujcie, tutaj z tej skoczni się rozpędzę i uhu, na główkę, patrzcie jak normalnie fajnie, jak się super kąpię widzowie, ale super, aż zjem sobie steka, bo zgłodniałem. Ej, co to robią rekiny? O nie, ja stąd wychodzę, rekin mnie ugryzł. O nie, wynocha stąd rekiny. Co one tutaj robią? Ej, ja nie mogę, tu są po prostu jakieś... co to jest za basen? O nie, rekin, oła, moja noga, o... Ale słuchajcie, zostałem ranny. Normalnie widzieliście? W moim basenie. O, jak, ale mi słabo się zrobiło. Aż mi, słuchajcie, mdli mnie, ratunku, pomocy. Rekin mnie ugryzł, jestem ranny. Niech mi ktoś pomoże. Nikogo, słuchajcie, tutaj nie widzę. Z tej strony też nie. Sąsiedzie, G-playka. G-play? Co się dzieje? Gdzie jesteś? Uprzedzaj Na ogródku. Słuchaj. Zobacz. Ojejku, co się dzieje? Pomóż mi wstać. Uważaj, tam są rekiny. Nie podchodź, G-playka. On cię może ugryźć. Straszne rekiny. Zostałem ranny. Pogryzł moje nogi, słuchaj. Ojejku. Tak mnie bolą w ogóle. Musimy coś z tym zrobić do szpitala. Dobra. Ja nie wiem, skąd tu się wzięły rekiny, widzisz? Tu są normalnie jakieś żarłaczne rekiny. Nie można tu podchodzić, to jest niebezpieczne. Zawierz mi, nie wiem, do szpitala, cokolwiek, G-playka. Szybko do szpitala. Pomóż mi. Spokojnie, dobra, chodź. Ja nie dam rady, słuchaj, dojść tam. Popchnij mnie, słuchaj. O, okay, dobra. O, dobra, szybko, jeszcze popchnij mnie. Dobra, szybko do auta. O, dobrze. Lecimy, G-play. Ja nie mogę, to była masakra, G-playka. Tu się kąpię, nagrywam filmik. Nie wiem, to ktoś mi jakiegoś dowcipa zrobił, czy co to było? To w ogóle skąd rekiny? W ogóle, nie mam pojęcia, czekaj. Jedź! Dobra, ja prowadzę. Ledwo co to mogło. No, czuję się, słuchaj, tak, że nie wiem, czy nie będziemy mieli zaraz wypadku, G-playka. Postaram się dojechać szybko. O nie, kręci mi się w głowie, G-playka. Dobra, wysiadamy. Ja idę do szpitala. Dobra, idę, słuchaj, szybko tutaj, może po jakieś leki ci kupię i widzimy się w domu, co? Dobra, G-playka. Okej, chwila, potrzebuję pomocy, ratunku. Czy jest tu jakiś lekarz? Jest coś na recepcji, ktoś mi musi pomóc. Zostałem ranny, pomocy. Ej, słuchajcie, tutaj nikogo nie ma. Dobra, idę do gabinetu mojego lekarza, który zawsze mnie po prostu przyjmuje. I mam nadzieję, że on po prostu mi pomoże, bo to jest jakaś masakra. Dobra, także otwieram. Panie doktorze, potrzebuję pomocy. Zapraszam, panie doktorze, pogryzły mnie rekiny. Dobrze, już tutaj rekiny? Się kładę. Co pan okay. gada? Dobra, także kładę się. Cyk. Wow, doktorze, o co się ze mną stało? A co ja mam w ogóle? Czy ja zostałem rekinem? Czy ja się zamieniam w rekina? Mnie w ogóle ukąsił rekin, panie doktorze, co z tym zrobimy? Zbadamy, szybko ten ogon, jejku, proszę pana, krew badam. Zatem pik, tutaj krew. Niech pan, strącił mnie pan, ała. Przepraszam, niech pan się uspokoi. W komputerze pan sprawdza tam, tak? Tak, tutaj jak? badania. O nie, na mikroskopie widać bardzo straszną rzecz. Ukąsił pana jakiś zmutowany rekin, który pana zamienia, w tej chwili pan się zmienia w rekina. Bardzo I co, ja szybko, będę mógł tylko pana. Oddychać w wodzie? Będę mnie strzela, tak jak ryby jakieś? O tak, nie. Pańskie płuca się zmieniają po prostu. A jest na to jakiś lek, panie doktorze? No musi pan się dowiedzieć, czy jest jakaś odtrutka i co to był za rekin. Ojku, spokojnie. W ogóle, proszę pana, no ja nie umiem chodzić w ogóle, z tą płetwą się nie da chodzić, bardzo ciężko. Ja nie mogę, co ja mam teraz zrobić, doktorze? Szybko, niech pan idzie na policję, tam mój kolega pracuje. On się zna na takich sprawach, różnych potworach, jakichś takich właśnie przemianach. On panu pomoże dowiedzieć się, kto to zrobił i wtedy jak pan się dowie, kto to zrobił, to pewnie pan uzyska jakieś lekarstwo, niech pan dobra, leci szybko. Dobra, to ja lecę na policję. Ja nie mogę, widzowie, czy wy widzicie, co się ze mną dzieje? Zamieniam się w tym momencie w rekina, już w połowie jestem rekinem, mam jakąś płetwę. Za momencik normalnie nie będę pewnie mógł oddychać. Dobra, spróbuję przejechać samochodem z tą płetwą, ale w sumie jednocześnie przecież będę tutaj klikał gaz hamulec. O nie, w ogóle bardzo ciężko się jedzie, ale jakoś powolutku, teraz lewą częścią płetwy, okej. Okay. Spróbujemy, jakoś powoli. I dobra, jest policja. Panie władzo! Dzień dobry! Ktoś mnie wrobił, ktoś po prostu zespawnował w moim nowym basenie rekiny i po prostu ukąsił mnie rekin i teraz zamieniam się w rekina. Proszę coś z tym zrobić, panie władzo. Siadamy do samochodu, niech pan siada, bo pan dobrze. Nie może prowadzić w takim stanie. Jedziemy, gdzie pan mieszka? W lewo, tak.
w lewo tutaj, tak, po schodkach na górę i na sam koniec. Wie pan co, kupiłem dzisiaj nowy basen i nie wiem, czy to ktoś jakiegoś pranka mi zrobił, czy to ten pan, który mi ten basen dzisiaj właśnie stawiał tutaj, czy to jego sprawa, nie mam zielonego pojęcia. Jejku, proszę pana, już wszystko, musimy pierw zbadać tą sprawę i dowiedzieć się oczywiście, kto za tym stoi, może on zna jakieś lekarstwo. Zapraszam, w ogóle jak się ciężko chodzi z tą płetwą, ja ledwo co w ogóle chodzę. Proszę zobaczyć, to jest ten basen, widzi pan? Tutaj są w środku rekiny! Niech pan nie podchodzi, bo ten rekin potrafi wyskoczyć. Jeszcze pana normalnie wciągnie do wody. Proszę i pan zostanie pana. Też rekinem, chyba by pan nie chciał, co? Nie, no absolutnie. Musimy pierw sprawdzić, czy są tutaj jakieś po prostu znaki, że ktoś tutaj był, ktoś tutaj właśnie dał te rekiny. No musimy zbadać okolice tam. To proszę, niech pan bada, pan się zna na tym, ja to nie jestem policjantem. Ja, tak, tak. No i co, widzi pan jakieś poszlaki, jest, są? Tutaj coś jest, jakaś ryba. Co? Bardzo śmierdząca sprawa, proszę pana, bardzo śmierdząca. Śmierdząca ryba ogólnie, czy sprawa śmierdzi i jest sprawa podejrzana? Sprawa i ryba, tak. Aha. Ale widzę, że tutaj ryba jest. A skąd jest? Tutaj? Tam dalej no, idzie, to, tak jakby ktoś, nie wiem, zgubił ryby, ale to nie są rekiny, ale ktoś był ewidentnie z jakimiś rybami szedł. Może to jakiś wędkarz tutaj łapał rano ryby. Ej, chwila, tutaj są rekiny! Tu jak nigdy się? Wcześniej nie było rekinów! Kto się tutaj wpuścił? Ej, wynocha rekiny! Wynocha! Ja teraz nie, za moment ci ktoś... Nie, niech pan wyjdzie! Ała. Niech pan spokojnie, u pana normalnie zje ten rekin, co to wtedy będzie? I tak już mnie ugryzł i mam w płetwę, wyglądam normalnie jak, nie wiem, jak w połowie rekin. Mam taką samą płetwę jak on. Panie władzo, proszę coś z tym zrobić. Tak, już lecimy, musimy iść tutaj, pan widzi, są te rybki, musimy za nimi iść. Głodny jestem w ogóle, muszę coś zjeść, dobra. Okej, okay, i co te ryby gdzieś nas doprowadzą, myśli pan? Tak, tutaj myślę, że one też... Uwaga na osę, uwaga na osę, goni pana osa. Nie, ja jestem uczulony, nie mogę podchodzić. O nie, okej. Okay. Dobra, chwila. I tutaj jest jakiś... To jest jakiś skuterek czyś. Co i tutaj to jest? Więcej ryby się tu urywają w tym momencie, panie władzo. To jest... O, ale pan tutaj widzi. Co żeśmy znaleźli? Jakaś tajna baza. I co, to jest możliwe, że ktoś z tej bazy wpuścił rekiny? Mamy cię, złodziejaszcz, cwaniaczku. Ej, tutaj nikogo nie ma. Panie policjancie, tutaj są tylko rekiny. Głowa mu wystaje tutaj. Oż ty, ktoś tutaj może mutował rekiny. I to są jakieś dziwne, żarłaczne odmiany, co? To są właśnie dziwne. Ja takich rekinów nigdy nie widziałem. Proszę pana, musimy normalnie teraz tutaj przebadać tutaj, czy coś jest na komputerach. Szybko, w notatniczkach. No, trzeba sprawdzić, tu jest jakaś skrzynka. Może jakaś odtrutka będzie dla pana. Chwila, tutaj jest jakiś czerwony telefon. Telefon Zbycha. Wie pan, kto to jest Zbychu? To jest mój sąsiad. Mój sąsiad się nazywa Zbychu i mieszka obok mnie. Też ma basen w sumie, ale nie wydaje mi się, że to jest jego laboratorium. No dziwna sprawa, może ktoś mu ukradł ten telefon. Niech pan weźmie to i odciski palców na tym telefonie niech pan zbada. Dobrze. I się upewni, czy to na pewno telefon Zbycha, czy ktoś mu go zabrał, co? To może niech pan idzie do Zbycha i tam sprawdzi, czy on może, nie wiem, czy on coś kombinował ostatnio. No dobra, to ja tym skuterkiem pojadę. Bo ja tutaj Proszę uważać z tą płetwą, proszę uważać. No dobra, tutaj na szczęście rękami się kieruję, także do widzenia. Okej, widzicie? Skąd tu tyle rekinów? Nigdy wcześniej tutaj rekinów nie było, a nagle tutaj jakieś, słuchajcie, normalnie ławice całe rekinów. Dobra, wjedziemy tu po schodach. Mam nadzieję, że mi się uda, ale to nie jest dosyć łatwe, słuchajcie. To jest, nawet bym powiedział, trudne. Na parę razy tu trzeba zawrócić. O nie. Dobra, wiecie co? Na głowę wezmę ten skuterek. Szybko tutaj postaramy się jakoś wejść. Hop, wespnę się, ale w sumie wysoko się dosyć skaczę tutaj normalnie na tej płetwie. Dobra, i możemy jechać dalej. Także jedziemy, tutaj mieszka, słuchajcie, Zbychu. Zobaczcie, w ogóle on ma też tutaj basen. A może on mi w sumie mógł pozazdrościć nawet tego basenu. Dobra, weźmiemy tutaj dirta, przeskoczymy przez płot. Okej, i się może czegoś dowiemy. Co? W jego basenie też jest rekin? Albo mu ktoś go wpuścił. Ej, panie Zbychu, o co tutaj Dzień chodzi? Dobry! Ej, co jest tutaj? Pan mnie do rekina w ogóle? Ej, tutaj jest w ogóle jakiś rekin. Mutant rekin, on się nazywa Mutant rekin. No nie, ja w sumie potrzebuję siedzieć tutaj. Ja muszę tu siedzieć i oddychać w wodzie. Ja już potrzebuję oddychać. Skrzela mi rosną. Panie Zbychu, pan coś wie o tym? Przemiana. Tak, oczywiście, że wiem, bo to jest moja sprawka. Jak mogłeś, Dziplej? Chciałeś mieć basen lepszy ode mnie? Nie ma takiej opcji. Ja tylko tutaj mogę mieć basen, rozumiesz? Tylko ja. Co? I teraz za tą karę, że taki jesteś, to masz zmieniać się w rekina i będziesz sobie pływał u mnie w basenie. A ty masz jakąś odtrutkę na to? Da się jakoś z tego odmienić, Zbychu? A może mam, a może nie mam, ale teraz już taka jest przemiana, że już trudno ci będzie oddychać w ogóle na jak jesteś tlenem, tylko będziesz musiał oddychać, że tlenem też będzie, tylko już strzela, tak? Oż ty, ja nie mogę, wiesz co, tego się po tobie nie spodziewałem. Aha.
pójdziesz tak, siedzieć, słuchaj, za to, pójdziesz siedzieć, Zbychu. Nie oddamy ja ci twojego telefonu, basen. Mamy twój telefon i dowód, słuchaj, wiemy, gdzie jest twoje co? Laboratorium. Mój telefon? Tak. O nie. Dobra, to ja muszę iść zatrzeć ślady, idę raz po bułeczki do sklepu, a ty sobie siedź, haha. Oż ty, cwaniaku, zostałem, słuchajcie, sam z tym rekinem. Co się tak gapisz? Te mutanty rekiny, słuchajcie, to są w ogóle straszne, ale może teraz uda mi się go pokonać. Ha, i co, teraz się zablokowałeś, rekinku? Możemy się tutaj stoczyć bój. Ratunku, Gplejka, pomóż mi! Pomóż mi, słuchaj! Ja już mi się ciężko oddycha na lądzie, Ja potrzebuję w wodzie oddychać, tak jakbym był rybą. Słuchaj, musisz znaleźć jakąś otrutkę, idź przeszukaj jego dom. Dobra. To jest dom Zbycha, on jest tu zamieszany, to jego sprawka. Ja cię o ten Zbychu, ja ci pomogę. Dobra, czekaj, dobra, wezmę wdech. Okej, wybiję tu szybę, jakoś tutaj, wślizgnę się. Okej, musimy znaleźć tutaj jakąś otrutkę, Gplejka. Masz? Mam już coś. Tak szybko znalazłaś? No, skąd masz? Wieku, tutaj leżała, patrz, tutaj w tym. Nie wiem, czy to coś da, tutaj są w ogóle jakieś kratki, słuchaj, przydadzą się. Jakieś pułapki. Co? Dawaj, spróbuj mnie otruć. Rzuć we mnie, bo mi się ciężko oddycha, dawaj. Dwa, jeden. Jak Gplejka? Jest! Jak tam? Jest, mam nogi z powrotem! Już nie jestem rybą! Udało się, Gplejka, ta otrutka zadziałała! Całe szczęście, ja nie mogę! Słuchaj, masz jakieś TNT? Wysadźmy mu dom! Temu Zbychowi za to, co zrobił! I basen mu też zniszczymy! W końcu mogę oddychać, wiesz, jaka to jest ulga? Daj mi TNT, Gplejka, albo zaraz tutaj sam znajdę! Ja nie mogę po prostu to, co on zrobił! Słuchaj, takiego sąsiada to ja nikomu nie życzę, wiesz? Ja szczerze powiem, nikomu nie życzę! Dawaj zapalniczkę, Gplejka! Ja mu dam popalić. Na policję idę. Dobra, idź na policję. Rozwalam. Tylko nie, tylko żeby za szybko tu nie przyszli, bo tutaj no w ogóle racja, muszę racja. Mu zniszczyć chatę najpierw. Słuchajcie, zniszczymy też mu ten basen. Ała, dobra. Haha, no i teraz się doigrał Zbychu. A masz ty. I te, tutaj też to zniszczę mu basen. Już nie będzie się kąpał, będę mieć w sumie najlepszy basen w mieście. Okej, boom. I pięknie pokonałem tego żarłacznego rekina i tutaj jeszcze powysadzamy i słuchajcie, będziemy musieli w ogóle jeszcze go złapać. On powiedział, że idzie po bułeczki do sklepu, także złapiemy go może gdzieś przy sklepie z bułeczkami, tylko wysadzimy tutaj ładnie. Uwaga, ale będzie to wybuch i proszę państwa, pięknie, domek Zbycha został doszczętnie zniszczony, łącznie z basenem. Także teraz wystarczy, że go znajdziemy. Mamy w ogóle tutaj takie klatki, możemy je tu porozstawiać, okej. Dobra, czekajcie, tutaj może... O, widzę, kogo on tam jest, słuchajcie. Dobry, panie sąsiedzie, ja panu mówię, ja mam najlepszy basen. Może chlebka by pan chciał? Tak, proszę bardzo. Świeży tutaj chlebek dla pana. No i najlepszy basen, pewnie pan pamięta, jaki jest mój, tak, dokładnie. Nie dobra. Twój, Zbychu, jest? Ja już jestem odmieniony. Ty jesteś złapany. Gplejka poszła po policję, słuchaj. A ty pożałujesz tego, co zrobiłeś. Co ty robisz? Jesteś złym sąsiadem, rozumiesz? No ja cię, Zbychu? Co ty normalnie powariowałeś, Gplej, wypuszczaj mnie. Nie, ja chciałem, słuchaj, ty chciałeś, basen. Żebym ja został rekinem, tak. A ja chcę teraz, żebyś ty trafił do więzienia, jeszcze tutaj cię podpiekę. Na grillku może cię usmażę, tak? Co? Tak, to? Jesteś mądry, zobaczymy, tak. Słuchaj. Może trafię do więzienia, ale jak wyjdę, to znowu zostaniesz rekinem. Chyba rekinem biznesu, słuchaj, zostanę co najwyżej. Na razie, zaraz tu będzie policja i tak naprawdę pójdziesz siedzieć. Także ogólnie, słuchajcie, widzowie, ja z moim basenem dalej zostaję. Ten zazdrośnik, mam nadzieję, że trafi do więzienia, a ja tymczasem idę kontynuować nagrywki z basenu. Oczywiście jest to aktualne, że możecie podsyłać pomysły na temat filmików z basenu, a ja wskakuję na główkę. Uhu. O nie, tu są te jeszcze rekiny. Pierw muszę je zwalczyć, także słuchajcie, wystarczy TNT, podwodne TNT powinno załatwić sprawę, także uwaga, czy się uda? I... jednego się udało pokonać, pokonam jeszcze te dwa i będę mógł kontynuować. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa, pa!